Siema, tutaj Abes. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, a dziś przetestujemy sobie to, co tam leży na odległości jakichś 10 metrów od decybelomierza. A co to jest? Jest to taśma petard od Triplexa o nazwie Hot Guns, 800 strzałów, cena za takie coś to około 30-35 zł, czyli powiedzmy tak 5-10 zł taniej niż takie klasyczne taśmy 1000 strzałów. Tu mamy 800, te 200 gdzieś nam znika. Natomiast cenowo to wychodzi bardzo podobnie do tych taśm 1000 strzałów. Niedawno, jakiś czas temu odpalałem taśmę właśnie od Klaska i bardzo się zdziwiłem głośnością tej taśmy. Mam nadzieję, że tutaj będzie podobnie, bo jeśli będzie podobnie, to skoro cenowo wychodzi podobnie, to będzie produkt warty uwagi, po prostu. Ja osobiście wciąż jestem fanem raczej, jeśli chodzi o gotowe karabinki, to jestem fanem tych małych, bo one po prostu są tanie, typu jakieś M40 od Pyromaxa, które tam w okolicach złotówki da się wyrwać. Te większe gotowe karabinki do mnie tak często nie przemawiają z prostego faktu, no są już trochę droższe, tak? Ja osobiście wolałbym kupić na przykład za te 40 zł, no tutaj akurat 30, no to 15 paczek na przykład Explosive 3, ułożyć z tego jakieś słoneczko. Rozumiecie mnie raczej. Natomiast jeśli szukacie gotowych karabinków, a część z Was na pewno szuka gotowych karabinków, bo inaczej te produkty na rynku by nie były, no to może to będzie produkt dla Was. Cenowo, tak jak mówię, wychodzi podobnie do konkurencji, mimo mniejszej ilości strzałów, więc tutaj nie ma się do czego przyczepić. Zobaczymy, jak będzie z mocą. Jeśli chodzi o jakieś dane inne, to mamy tutaj F3, kategorię F3, gramatura 40 gramów NEC na paczkę, TXP 254, kod produktu. C posiada ląd w tamtą stronę, data produkcji 2022. Tak to wygląda. Ogólnie karabinek ma jakieś 2 metry. Tutaj leży jeden niewypał, który nagrywałem na początku tego nagrywkowego dnia i po prostu no, odleżał już taką ilość czasu, że rzuciłem go na ten karabinek. Niech się gram prochu nawet nie zmarnuje. Także 2 metry takiego karabinka gotowego. I co? Za chwilę odpalamy. Sprawdzę tylko, czy decybelometr na pewno jest włączony, żeby nie zaliczyć tutaj wtopy. No i w międzyczasie zaproszę Was do linków w opisie, na Instagrama, na Discorda oraz do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABES15 na wszystkie artykuły nieprzecenione. Zresztą ten karabinek dostałem właśnie od nich na test, choć dostałem, z tego co wiem, ostatni na stanie, więc nie wiem, kiedy wróci na stan, może jeszcze coś odkopią. Natomiast no, jest wiele sklepów innych, gdzie te karabinki również zostaniecie, jeśli Wam się spodoba. A jeśli będziecie chcieli zamówić typowe na odpalaj.pl, to są karabinki 1000 strzałów od SR Pyro, nawet jeśli do czasu publikacji tego filmu nie pojawią się z powrotem Hot Guns. Także co? Odpalamy nasz lądzik. Szczerze mówiąc, jestem zadowolony. Na decybelomierze nie pokazuje jakiegoś wybitnego wyniku, 104,3. Natomiast
Szczerze mówiąc, bardzo głośny, fajnie się tu echo niosło. Bardzo długo strzelał. Powolniutki, powolny, później trochę przyspieszył pod końców, na koniec. Podobna długość strzelania, wydaje mi się, co ten długość i prędkość strzelania, co ten karabinek od Klaska, który no właśnie jakiś czas temu nagrywałem. Więc tutaj szczerze mówiąc, dałbym ocenę też taką, myślę, o 8. Naprawdę fajna, fajna, głośna taśma. Tylko 8 albo aż 8 z prostego powodu, który wymieniałem wam na początku. Czyli ja nie jestem wielkim fanem gotowych karabinków. Ale jeśli jesteście fanami takich właśnie długich taśm, to myślę, że Hot Gunsik wasze oczekiwania spełni. Cenowo to jest największy chyba minus. No ja wiem, że produkcja tego trochę na pewno kosztuje bardziej niż luźnych pikolaków. Natomiast no, ja osobiście wybrałem luźne pikolaki, natomiast dla osoby lubiącej długie taśmy mogę polecić tak samo jak ten od Klaska. Mam jeszcze taki od SRPRO, więc niedługo pewnie też go nagram. Fajny, długo strzelający, głośno strzelający. Natomiast na pewno odpada dla osób, które lubią dynamiczne karabinki, bo tutaj faktycznie pod koniec ten karabinek przyspiesza, ale chyba nie na tyle, żeby nazwać ten karabinek karabinkiem dynamicznym. Tutaj raczej spokojniutka taśma, która te kilkadziesiąt sekund postrzelała. Ja jestem z niej szczerze raczej zadowolony, bo na moje ulubione te małe karabinki, które faktycznie sobie czasem kupuję, no to oto są bardzo dynamiczne karabinki i szczerze mówiąc, nawet jeśli bym sobie usypał kopczyk z jakichś eksplozywów czy innych małych petardek, to wciąż one by raczej strzelały szybciej, byłoby to bardziej dynamiczne niż w tym przypadku, w przypadku takiej taśmy. Dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie, bo na pewno wiele z was taką lub inną taśmę odpalało, więc możecie określić, czy jesteście fanami, czy nie gotowych, długich karabinków. Także czekam na wasze komentarze. Ja was jeszcze raz zapraszam do linków w opisie. Trzymajcie się, cześć. Pamiętajcie, w opisie link na Instagrama, link na Discorda oraz link do sklepu odpalej.pl, gdzie macie mój kod rabatowy ABES 15 na wszystkie artykuły nieprzecenione, no i wpadajcie do konkursiku. Fajna taśma, jestem ciekawy tej za Serpyro, bo na razie te tasiemki od Klaska i od Triplexa pokazały się bardzo dobrze i szczerze mówiąc, ja wiem, że to nie jest dokładnie taki sam produkt, bo chciałem tu powiedzieć o tym bomberze 6 od Triplexa. No to też jest karabinek, ale jednak bardzo dynamiczny, wszystko w jednym momencie. No ja osobiście wolałbym za te 3 dyszki taką taśmę, która strzela długo, głośno, niż tą jedną wielką kulkę, która również ma masę strzałów, ale jest droższa i to wszystko w jednym momencie wybucha. Wiadomo, tamten Bomber Guy, nie można tego bezpośrednio porównywać, bo tamto to jest taki trochę bajer. Tutaj taśma, no to taki bardziej klasyczny produkt, ale no tak mi teraz przyszło do głowy, że no są osoby, które traktują Bomber Guy jak po prostu zwykły karabinek, no i jeśli traktujecie Bomber Guy jako karabinek, a nie jako jakiś eksperyment pirotechniczny, no to zdecydowanie taka taśma Hot Guns bardziej wam się spodoba niż taka jedna wielka kulka. Ale już nie przedłużam, trzymajcie się, cześć. Ja lecę zbierać śmieci, których będzie więcej, ale żeby nie było, tutaj torba pełna śmieci już jest, kieszenie zresztą też śmieciami wypełnione. Także robimy porządek na miejscówkach. Pamiętajcie, trzymajcie się. Cześć. Widzimy się na kolejnych materiałach.